Ja już co prawda tą BMW-kę mam. Jest BMW M2. Okej. Więc tak, aha, możemy sobie w sumie obejrzeć tutaj, nie? Piękne auto, kurde, bardzo mi się podoba z wyglądu. Tylko znowu, co jest kuźwa? Już mi się nie podoba ten samochód. Co ciekawe, jak zmienisz wydechy, cwaniaku. No on ma akapowica. Akapowicz. I tutaj patrzcie, jest taki wystający tablet. Paskudnie to wygląda. Daj spokój. Okej, okay, wiemy, że już, że spoiler. Czy mamy... Patrzcie! Jest. Jest taki akurat, jak nam jest potrzebny. On miał coś tam z progami. O, mówicie, że nie ma. Jest, proszę bardzo. Mamy już akapowicz. No i proszę, mamy odpowiednią lotkę. Elegancko, będzie idealnie taki jak i samo, nie? O, tutaj miał... O, widzicie, to jest przód samochodu. I miał te lotki dodatkowe, także już wszystko wiemy. Czyli instalujemy to. No i mamy dokładnie taką wersję jakby dopierdzieloną. Zostawiamy silnik standardowy. I mu się chyba podoba ta BMW-ka już taka jaka jest. Bardzo spoko. Tylko na co go robimy? Na co gnoja robimy? Ej, tego jeszcze zrobimy pod wyścigi, ale następny samochód Cheap Rovers zrobimy pod ten, pod dragi, ok? Lusterka się zrobiły. A, rzeczywiście! Zobaczcie, jak zainstalowaliśmy którąś część, to się lusterka zrobiły. He, moglibyśmy pod drift, ale dopiero co driftowaliśmy, a wydaje mi się, że ten samochód jest trochę za krótki do driftu. Chociaż, kurde, miatą przed chwilą driftowaliśmy, więc wszystko jedno. On chyba żadnej klatki bezpieczeństwa nie ma. No, tu nie ma takiej, pokolorowej. Czekajcie, bo tu można jeszcze felgi kolorować, nie? I samo ma niebieskie zaciski, a nie czerwone. Spróbuję je zmienić, ale wątpię, żeby udało się to zmienić w tej grze, wiecie? Bo tu mamy taką opcję, żeby malować konkretne części w felgach. Może uda się to zrobić, zobaczymy. Nie. Tu też się nam nic nie zmienia, więc zaciski muszą zostać czerwone. No nic z nimi nie zrobimy niestety. Dobra, zróbmy ją jakoś tutaj, żeby jeździło. Dobra, stawimy tak jak jest. I samo ma już nowe auto. Co? Już BMW-kę dojechał? Skończyła się BMW-ka. Każda BMW-ka driftuje, kurde, którą bym nie zrobił. Nawet jeśli to jest Isetta, to i tak driftuje. Mówicie, że to spoko jest ten. Taki sobie, w Mercedesach też psuje wygląd. No, trochę tak bez sensu. W starszych samochodach to było gdzieś tam wtopione w tą deskę rozdzielczą. Mi to bardziej odpowiadało. Czy widziałem projekty nowego Polonesa i Syrenki? Tak, tych projektów jest tam dużo. Znaczy, może najnowszych nie widziałem, ale projektów ogólnie jest dużo tych, powiedzmy, polskich samochodów. I już od dawna je widziałem, od dobrych paru lat, ale jeszcze jeżdżącego modelu nie widziałem na ulicach, produkowanego seryjnie. Bo gdzieś tam może prototyp jechał, tak? Dobra. I samo ma Forda dostawczaka małego. Co? Poważnie? Nie no, żartujecie sobie. Serio? Chyba nie. Trzeba wejść na jego kanał i zobaczyć, co on tam teraz ma. Co on, dziecko sobie... A, nie, jedno dziecko miał. Żonę może ma. Nie no, chyba nie.
chyba nie ma dostawczaka, no co to, to nie będzie pasować do Isamu. Isamu ma Forda. Dostawczaka? Nie wierzę. Ej, przyjmijmy, że on ma tą M2, okej? Patrzcie, jakie to jest fajne auto. Oj, zawieszenie trochę za twarde mu zrobiłem. To są jakieś małe wyboje i już podskakuje i traci trakcję. Ma M2 i Forda. A, to Ford pewnie jest taki dojazdowy, nie? Żeby coś sobie tam przetransportować, żeby gdzieś dojechać. A M2 jest do takiej o jazdy. Do zabawy. Ale te boty tu śmieci no zostawiały na drodze. Au, 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 au. Znowu jesteśmy tutaj, kurczę, na śniegu. Driftem, kurde. Ja wam mówię, no co jakieś BMW wezmę. Może miałem chyba to BMW GT M4, GT coś tam. GTO czy GT, już nie pamiętam. I ono tak się fajnie trzymało. Policyjne zrobiłem z tego BMW, nie? To ono było takie fajne, ale wszystkie inne BMW, jakie testowałem w tej grze, to wszystkie driftowały. Nawet jak miały jakąś bardzo małą moc. A serio? Jest takie bardzo stare BMW 2002 i ono ma bardzo mało mocy, jest w klasie D, a jak nim jeździłem, to i tak driftowało. No i samo BMW i samo BMW M2 i samo. Co o nim myślicie? Czy to się nadaje? Ej, bo piszecie mi tutaj o tym. Zaraz sobie sprawdzimy. Kurde, nie widać tego samochodu. Ale fajnie, że możemy sobie zrobić dokładnie taką wersję, bo Isamu używał... znaczy, robił ten samochód tymi oficjalnymi częściami, oficjalny kolor i felgi, nie? Także wszystko jest w standardzie praktycznie, tylko te dokładki są jakieś tam. Ale wszystko jest od BMW. Takie bawarskie, totalnie. Podoba mi się to. Podoba mi się jego podejście, że tam nie robi jakiegoś hardkorowego tuningu, tylko po prostu bardzo mu się podoba ten wóz. I zrobił go tak delikatnie. Spoko sprawa. Nie zwieśniaczył go, że tak powiem. Nie widać jej, ale... Bardzo podobają mi się przody w tych nowych BMW-kach.